Witam wszystkich serdecznie. Tutaj moja przygoda się zaczyna. W tym roku zapraszam Was na wakacje do Zakopanego. Nie będę Was ściemiał, że to jest pierwszy dzień, jak przyjechałem. Nie, to jest drugi dzień. Nie byłem w stanie nagrać w ogóle nic na dworcu. Było tyle ludzi, że to było bez szans. Tak, przyjechałem mniej więcej o 15:19, coś takiego. No i co, z tego miejsca zapraszam Was na następną część, co się działo w tym samym dniu. Jest godzina 16:28. Widzieliście na poprzedniej scenie, że przyjechałem niedawno pociągiem. Także co można zrobić o tej godzinie? W góry się nie opłaca iść. Wymyśliliśmy sobie termy. Taki akwapark. Dobra, nie wiem, czy mi się coś uda nagrać w środku, ale jak coś, to do następnej sceny. No i jestem w środku. Widoczki takie. Kolejka w kasie. Ja już po kąpieli. Tak ten basen wygląda fajnie. Są trzy zjeżdżalnie. Jedna wychodzi na zewnątrz, dwie i reszta do środka. I jeszcze pokażę Wam, jak jest na zewnątrz. A tak wygląda ten basen, zewnętrzna część jego. Tam w dolnym lewym rogu widać zjeżdżalnię, tą zieloną, która wyjeżdża na zewnątrz. Tu są takie hamaczki. I fajnie to wygląda, ogólnie fajnie. Wymoczyłem się 2,5 godziny. Zaraz Wam pokażę, ile zapłaciłem za to. Tak wygląda cennik. Byłem 2,5 godziny, zapłaciłem 69, nie, 79 złotych, sorry, to ulgowy jest 69. 79. Witam wszystkich w nowym dniu. Widok z okna mam taki. O. Tak, wczoraj się nic takiego nie działo. Po akwaparku skoczyliśmy na kebaba, zjedliśmy coś, skoczyliśmy do Biedronki na zakupy, ale już nic nie nagrywałem. A dzisiaj co będzie się działo? Zobaczcie sami. Plan działania jest taki. Na dworcu PKP wsiadamy w busa. Jedziemy tędy, tutaj, tym busikiem. Tak, przez Kiry. I dojeżdżamy tutaj. Nie widać tego dokładnie na mapie, tam dalej jest parking, prawda? Wysiadamy z tego busika i idziemy sobie, tutaj zaznaczyłem na czerwono, przez Siwą Polanę, tu jest. Dalej idziemy sobie do Polana Huciska. I cel naszej podróży to jest Chochołowska Polana, tak jak zaznaczyłem tu wszystko na czerwono, i to schronisko tutaj. A i tak, na Polanie Chochołowskiej jest takie przejście przez kościółek taki. No to zobaczycie na filmie. No dobra, jesteśmy w Dolinie Chochołowskiej. Wstęp 10 zł. I teraz idziemy do przodu. No dobra, idziemy, takie widoki. I pierwszy przystanek będzie Siwa Polana. Jak będzie coś po drodze ciekawego, to nagram Wam, pokażę. Płynie sobie strumyk, a my dalej idziemy pomału. Wodospadzik taki mały, a my dalej idziemy w stronę Siwej Polany. Jak tamten strumyk z wodospadem był malutki, tak teraz doszliśmy do takiego fajnego miejsca. Ja oczywiście wlazłem w krzaki, jak to zwykle bywa, żeby Wam coś pokazać. Gór na razie nie pokazuję, bo tu drzewa zarosły. Dobra, do następnej scenki. I tak wszyscy idą. Nikt się nie rozejrzy. Górnik nie zobaczy. Pierwsze widoki. Stanę może lepiej skupi. I dotarliśmy na Siwą Polanę. Tak to wygląda. Tutaj na tym parkingu zawraca traktor, który wozi ludzi za 10 zł. Tu jest taki strumyk i miejsce do posiłków. Dalszy kierunek, Polana Chochołowska. Przewidywany czas, 1,5 godziny. Tu jest taka mapka, oczywiście coś tam zawsze mogę pokręcić, coś źle powiedzieć, także możecie mnie śmiało poprawiać. I idziemy do przodu. Mam nadzieję, że stabilizacja będzie w miarę. Tak to wygląda. Taki strumyk płynie.
dalej w tym samym miejscu jesteśmy. Tu się sypki wędzą. I tak, podłoże się zmieniło. Teraz są takie kamienie. I teraz piękne widoki będą. Do następnej scenki. I wzdłuż drogi taki strumyk sobie płynie. A my idziemy dalej. I jaskinia niedźwiedzia się trafiła. Jest prawa strona, tak? Jest lewa strona. Zaraz przy tym strumyku. Ale tu jest pięknie. Idzie się drogą przy takim strumyku. I zaraz takie skały wielkie. Trochę was prześwietlę. I do przodu cały czas, do przodu. Kolejna jaskinia. Doszliśmy do takiego mostku. Dalej piękne widoki. Jest godzina 11. Pewnie zastanawiacie się, ile jest ludzi. Także tak jak na załączonym obrazku, nie ma tragedii. Do następnej scenki. Nie wiem, 100 metrów dalej. Taka skała na środku. A my dalej suniemy do przodu. Koło skały taki mostek i dalej strumyk sobie płynie. Takie piękne widoczki. Nie wiem, czy się powtarzam, czy nie. Takie dalsze widoki. Takie piękne miejsce. Cały czas wzdłuż tego strumyka się idzie, super. Teraz wyszliśmy do takiego cienia. Normalnie jakby ktoś klimatyzację włączył. To naprawdę jest przepięknie. Jeszcze chwilę idąc, mam nadzieję, że się nie przewrócą jakieś kamienie. To powiem wam sytuację z autobusu. Siedliśmy przy dworcu, co wam pokazywałem na samym początku. Z autobusiku, takiego małego. Tu na Dolinę Chochołowską to jest tam 8 zł chyba się płaci. Ale to nie o tym mowa. Papier leżał na siedzeniu. No wyszedłem, ten papier wyrzuciłem do kosza. I akurat kierowca był przy tym koszu i mówił: a widzi pan, tyle osób przechodziło i nikt tego śmiecia nie wyrzucił. Ja mówię, że lubię przyrodę i to nie jest dla mnie żaden problem, że wezmę tego śmiecia i wyrzucę do kosza. Ale znacie mnie i moje odcinki. Do następnej scenki. Tu macie rzut oka do tyłu. Jak to wygląda? Stamtąd przyszedłem. I idziemy dalej. Wycieczka ostro ciśnie do przodu. Ja zostałem w tyłach i nagrywam wam. Piękne widoki. I idziemy dalej. Moje ulubione strumyki i woda. Pięknie. Że tak powiem, zaczęły się schody. Teraz pod górę takie kamienie. I w drugą stronę wygląda to tak samo. Szczerze powiedziawszy, tu jest tyle widoków, że nie wiem, ile te odcinki będą miały minut. Nie jest lekko, nie jest, nie jest. Ale widoki rekompensują to wszystko. Nie powiem, że nie, ale się zasapałem. To jest widok do tyłu, nie? A pod górę to jest coś takiego. Fajna pupka, uciekła do przodu, no? Teraz nagrywam do przodu, jak ta sytuacja wygląda i tu tak pod górę cały czas. I na dole strumyk. Dobra wiadomość, teraz będzie z górki. Trochę. Zmiana podłoża, teraz już kamienie się skończyły i dalej woda płynie, ale fajnie jest. Trochę ciepło, ale nieźle. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Idziemy dalej. Tak niby człowiek idzie pod górę, bo tutaj widać, że z górki jest, a to jest z tyłu. Przed sobą ma takie widoki.
O, i dalej do przodu. A do przodu to tak wygląda. I szum wody. Jakie to uspokajające. Dotarliśmy do celu. Polana Chochołowska. Tak to wygląda. Tu jest tabliczka. Zaraz podejdę, to wam pokażę. Tam było dużo ludzi. Teraz włączam się jeszcze raz i tak. Polana Chochołowska. Tam jest stado owiec. A tam, gdzie ta ścieżka prowadzi, idzie się do kaplicy. Jak będzie widać tą kaplicę, wyłoni się, jak będę szedł dalej spośród tych drzew, to też wam nagram, ją pokażę. Także postanowiliśmy iść do tej kaplicy. Do zobaczenia na górze. Dobra, włączam się, jestem na górze. Lekko nie było, jak widzicie, pod schodami do góry. Zaraz wam pokażę, jak to w drugą stronę wygląda. Ta kaplica wygląda tak, o. Tam mój plecak się wygrzewa na słońcu. I zaraz wam pokażę, jak w środku te budyneczki wyglądają. Jak będzie coś widać oczywiście, bo tam jest ciemno jak wiadomo gdzie. Nie no, coś widać chyba. Tak to wygląda. O. No bo jeszcze tam druga część jest, to wam pokażę. A tak nagrywam krótkimi urywkami, bo ten film byłby taki długi. Tak to wygląda. Kaplica świętego Jana Chrzciciela. Tam jest jakaś książka. I teraz pomysł jest taki, że idziemy dalej tędy, nie? Tu z tej kapliczki wychodzimy drugim wyjściem i idziemy tam, potem już do schroniska dojdziemy. Czarny szlak. Łączę się za jakiś czas. I tak, to jest dobry pomysł. Tam widać owieczki. Mam nadzieję, że widać. Widoki są takie. A droga jest taka. Jeszcze taką przybitkę wam wrzucę, to kaplicę, tak w całej okazałości. Pięknie to wygląda. Tam na środku kadru widać tą ścieżkę, którą wchodziliśmy do tej kaplicy. Ale tu są takie piękne widoki, że aż szkoda ich wam nie pokazać. Od razu sorry za wiatr. Ale jest taki przyjemny ten wiatr, bo jest, nie, gorąco jest. Niby 23 stopnie nadawali, ale jest gorąco, tu ludzie idą. Zaraz wam pokażę tę drogę, którą idę. Dobra, ludzie przeszli, teraz ta droga wygląda tak, którą idę. I do schroniska gdzieś tam na dole. Wcześniej było widać, bo dym leciał z komina. Dalej wieje, ale jest super. A zobaczcie, jakie zejście jest na dół do tego schroniska. Coś nieprawdopodobnego. Jeszcze nie widać tego dymu, o którym wam mówiłem. Dobra, trochę się przejdę z wami, tylko muszę uważać pod nogi, bo mogę się łatwo wywrócić, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Jakie to są widoki. W ogóle nie żałuję, że tędy przeszliśmy przez tą kaplicę, bo tam było za płasko, a tutaj jest niesamowicie. No i doszliśmy do schroniska. Tak ono wygląda. Idziemy napić się kawy i uzupełnić wodę. Tu przy schronisku taki mały wodospadzik. Tak to wygląda. Tutaj jest cały peleton się chyba zatrzymał. Tak to wygląda pięknie. Jestem w środku. Ale tu jest tyle ludzi, że bez szans na jakiekolwiek nagrywanie. Ogólnie ciekawe miejsce. Jestem przy mapie, dalej w schronisku. To schronisko jest tu na mapie. I tak, plan jest działania tak. Wracamy dotąd. I tu idziemy inną drogą. Tędy do tego schroniska. Także tego kawałka już wam nie będę pokazywał, bo widzieliście. Włączę się tu na rozdrożu. Do zobaczenia. Wracamy, tak jak mówiłem wcześniej, ale owieczki zeszły niżej, są bliżej, chcę wam pokazać. A, z takich ciekawostek jeszcze, w tym schronisku, tak, kawę cappuccino wziąłem, 13 zł, piwo brali moi współtowarzysze, 15 zł chyba kosztowało, tak, a z sokiem 17. Dobra, do następnej scenki. Dobra, znalazłem ten punkt, to jest tutaj,
Idziemy teraz tym żółtym szlakiem, który widać na tym wskaźniku. I zaraz wam pokażę, jak ta trasa wygląda. Dobra, włączam się za chwilę. Tu jest jeszcze raz ten wskaźnik, pokazuję. Będziemy szli tym żółtym. I to tak wygląda. Kawałek przejdę, wam pokażę. Tu tak. O, no jest trochę inaczej. Tam już moja brygada, widzę, poszła. Także idziemy tędy. Ahoj, przygodo. Wiecie co, włączę się jeszcze na chwilę, wam pokażę, jak tu się idzie. Co jakieś takie krzaczki. Tu jest trochę zarośnięte. Tak to wygląda. W sumie całego przejścia to nie będę wam pokazywał, bo to będzie raczej trochę sapie, sorry, no. Idę pod górę, to mogę sapać. Tak to będzie wyglądało. Dobra, włączę się za jakiś czas. Tam widać tą ścieżkę, którą szliśmy wcześniej. Mogliśmy tu skręcić, taki skrót zrobić, o. Ale też jest fajnie. I tak, takie widoki. Idziemy dalej. Także tak nasze buty wyglądają, idziemy cały czas do przodu. Wiecie co? Pokażę wam coś śmiesznego. Szliśmy tymi kniejami, a to wystarczyło tędy iść. Ja jak berety. Zaraz wam pokażę jak dalej ta droga wygląda. Tak to wygląda dalej. Tam moją brygadę widać, końcówkę. O. Także nic trudnego to będzie. Idziemy dalej. Jeszcze taka krótka wstawka. Ktoś traktorek sobie zaparkował w krzakach. Tu mi się wydaje, że tu jest wycinka drzew. Taki zrąb, czy jakoś to się tak nazywa. No dobra, kto wie, to wie. A dla mnie to jest jakiś zrąb albo wycinka drzew. Dobra, do następnej scenki. Trochę takich kamieni jest. O, po tych kamieniach też da się iść. Hop, bym szerki założył, a to będzie gorsza, mi się wydaje, stabilizacja jak w rękach. Włączam się, dalej są skały, kamienie. Ale powiem wam ciekawostkę. Szła taka starsza pani z kijami. Pytam się jej, da się przejść? Mówi do mnie, jak ja przeszłam, to i ty przejdziesz. I dalej idziemy, piękne widoki, tak jest przed nami. Jest rozwidlenie. My się kierujemy w lewo, nie tym czarnym w prawo, tylko w lewo. Także taka ścieżka jest. Muszę wam tu kawałek nagrać, jak to wygląda. Opa. Korzenie, takie kamienie, widać coś. Stabilizacja w rękach jest lepsza jak na szelkach. Dobra, włączę się za jakiś czas. Zrobiliśmy małą przerwę w cieniu. I tak dalej będziemy szli. Dobra, włączę się za jakiś czas. No jakby ktoś tak tędy szedł, w razie co, to nie jest kolorowo. Ciężko. I taka droga. Zasapani, ale widoki kosmiczne. Zaraz wam pokażę, jak to w dół wygląda. Ciekawe, czy ten aparat to tak pokażę wam. Sorry, że sapię jak lokomotywa, jak parowóz, ale nie da się inaczej. Idziemy dalej. Fajny szlak. Nie taki turystyczny jak tamten, co szliśmy wcześniej, ale nie taki trudny jeszcze. Łańcuchów nie ma, bynajmniej na razie. Mała przerwa w cieniu. Przy takim akompaniamencie drzew. Ścieżka dalej wygląda tak, jak mówiłem, jestem w cieniu. Jest stromo, wam powiem. Zaraz wam pokażę w drugą stronę, jak to wygląda. I tak, w drugą stronę wygląda to tak. Tam cały czas jest w dół, nie? I widoki super. Dobra, idziemy dalej. Nagram wam kawałek, jak to się idzie. Ekipa poszła. A to tak wygląda. O, zobaczcie. No nie jest jakby tak mocno, bym powiedział, kolorowo, ale ciężko też nie jest. Trochę się zasapałem, oczywiście. Ale po to jest urlop, żeby odpocząć. Nie, głównie to się psychicznie odpoczywa na urlopie.
Ojejku. Dobra, chyba będę kończył te ględzenie. Nie, teraz będzie z górki, to wam jeszcze pokażę. Tak jakby z górki. O. Nie jest źle już. Dobra, jeszcze tylko w prawo wam pokażę widoczki. I do zobaczenia na następnej stępce. I dalej takie chaszcze. Tam moją ekipę widać w oddali. Idziemy dalej. Coraz ciekawie jest. I kamienie. I mocno stromo w górę. To jest ta ścieżka. Z góry chwilę przystanąłem. Ale widoki cudowne. Tylko mówię, zipie jak stara lokomotywa, jak parowóz. Widoki nieprawdopodobne. Oczywiście pod górę. Strasznie pod górę. Tak to wygląda. Ojej, i co chwila przystanek. Włączam się. Tu cały czas pod górę. Ale spójrzcie, jakie widoki. Zasapałem się. Zasapałem. Parę przerw, parę odpoczynków. Trochę siedziałem na tych konarach przy najróżniejszych. Ale się wczłapałem. Już dalej jest płaski teren. Zaraz wam pokażę. Odwracam się. Tam widać ekipa. I już jest płasko i zaraz będzie z górki. Super. Włączę się za jakiś czas. Już wam pokazuję tak. Przed chwilą tam stałem. Gdzieś tam na środku w kadrze. Już paluchem nie będę pokazywał. Ale zobaczcie, co tu się dzieje. Szał po prostu. Normalnie szał. Tak, prawą stronę wam pokazywałem. Teraz spójrzcie, co jest w lewo. Ciach, takie widoczki. Dobra, zaraz wam pokażę, co dalej następuje. Jesteśmy Iwaniacka Przełęcz, 1459 metrów nad poziomem morza i kierujemy się do Doliny Kościeliskiej, 55 minut drogą. Tam z górki na szczęście. Także do zobaczenia. I przed nami z górki jest taka dróżka, no podobna do tamtej, ale już o wiele lepiej się idzie jak w tamtą stronę. Nie no, widoki są po prostu niesamowite. Świeże powietrze. Fajnie. Do następnej scenki. Tu jest prześwit między drzewami. Zobaczcie, co się dzieje. O, takie widoczki. Przepięknie. Idziemy w dół, ale to są takie śliskie kamienie. Co chwila się ślizgamy. Tam widać brygadę całą. Zobaczcie, jak to wygląda pod górę. Nam się wydaje, że tutaj pod tą górę ciężej jest wejść jak z tamtej strony. Także w miarę się dobrze wybraliśmy. No i co? Idziemy dalej. W dół. Kamienie się skończyły. No ślizgawe było jak nie wiem co. Fajnie było. I tak tutaj taki przesmyk jest. Piękny. Widoki. Tam czubki drzew widać fajnie. Idziemy już dalej. Jest w miarę płasko. Już wam pokazuję. Tylko tutaj pod nogami mam taką skarpę. O, moją stopę widzicie. Cofnę się. I patrzcie, co się dzieje. Już jest płasko. I równo w miarę. Dobra, idę dalej. No i schodzimy dalej takimi kamieniami. Niektóre są śliskie. Tak to wygląda, ale już jest dużo lepiej. Dużo lepszy humor niż pod górę. I pomału do domu, do schroniska najpierw. A później zobaczymy, może jakąś kolejkę wezwiemy. Tam są takie traktorki jakieś. Albo coś takiego. Dobra, włączę się za jakiś czas, bo to w koło to samo pokazywać to słabo. O, jeszcze wam pokażę, co tam się dzieje. Takie widoczki. Przeszliśmy czymś takim mostkiem. Tam trzeszczał, piszczał. Taka stabilna konstrukcja, że nie wiem. Tu pewnie jakiś potok płynie sobie jak... Śnieg się rozpuszcza. Dobra, idziemy dalej kamieniami, nie? Tak, jesteśmy zmęczeni. Ale zadowoleni, tak, tutaj taki strumyk sobie płynie, schodziliśmy się, umyliśmy sobie twarz, ręce, od razu chłodnie się zrobiło, pięknie jest. I to tak, dobra, idziemy pomału dalej. Tu się muszę włączyć na chwilę, ale pięknie. Pięknie. Taka wstawka mała. Zobaczcie sobie. Oczywiście wchodziło się, to i się schodzi teraz. Do następnej scenki. A taki mamy widok za plecami pod górę, zobaczcie. Nie opaliłeś się. Super, nie?
Nie wiem, czy widać, ale tam jest schronisko, cel naszej podróży. Znaczy w tej chwili cel podróży. No i dalej schodzimy na dół. Doszliśmy do takiego mostku nad takim strumykiem. Pięknie jest. Cudownie. A, mnie to zawsze woda uspokaja. Do następnej sceny. I już prawie u celu. Widać schronisko, tle góry. Dobra, jak mi się coś uda, to nagram w środku. Nic innego, tylko życzę nam smacznego. Włączam się jeszcze z mapki. Tutaj jesteśmy, tu gdzie to kółko. O, skupiło, super. I teraz będziemy się kierowali tą na polanę pisaną. I dalej. I już do hotelu. No i dobra, nie wiem czy to widać, ale kierunek Kiry. Godzina 40 minut. Także jak coś będzie ciekawego, nie wiem czy to widać czy nie, uwierzcie mi na słowo, to jak coś będzie ciekawego, to się włączę. Tak w ogóle to jest po 17, tak dość dobrze. Już się pomału zaczyna robić ciemno, no tak pomału, nie? Szarówka taka lekka. No my idziemy, tak jak wam pokazywałem. I tak przyjemnie jest, teraz fajnie chłód. Tu jest sporo drzew, zobaczcie w górę. Dają cień, woda płynie. I idziemy cały czas do celu. I potoczek dalej. Znaleźliśmy bardzo fajne miejsce na zdjęcie. Sobie podsykaliśmy taki kamień przy tym strumieniu. No i idziemy dalej. I tak sobie idziemy, idziemy, patrzymy w górę, a tu taki widok. Pięknie. Dobra, i idziemy dalej. Przed nami są takie widoki, zobaczcie. Normalnie jakaś taka jaskinia jest albo coś tam. To wygląda jakby niedługo miało odpaść. Pięknie, pięknie, po prostu pięknie. Tutaj jest ciekawie, bo tak, tu jest kierunkowskaz na jaskinię mylną. Oczywiście my tam nie idziemy, bo nie mamy już kondycji. Tam dalej, nie wiem czy widać, ale są łańcuchy do wspinaczki, żeby się wspierać po nich i wchodzić na górę. Nie chce mi się tam iść, wiecie co, już jestem taki zmęczony, że nie chce mi się tam podejść i wam pokazać z bliska. Dobra, włączam się, akurat schodzą ludzie, to wam pokażę jak to wygląda i sami stwierdźcie, czy by wam się chciało tam iść, czy nie bardzo. O, zobaczcie, tak to wygląda. Nieciekawie, według mnie. Frajda fajna, nie, ale nie chce mi się, już jestem taki zmęczony, że nie wiem. Dobra, teraz się włączę za jakiś czas. Nie no, muszę się włączyć, wam to pokazać, no bo to jest ciekawe jak nie wiem co. Zobaczcie, woda wypływa spod góry normalnie. Nie ma żadnego tutaj nic, normalnie spod góry płynie woda ostro. A my, tu jest pięknie w ogóle. Tylko niestety nie mamy już czasu, musimy trochę przyspieszyć tempa. No, coraz ciemniej się robi, nie wiem czy to widać, trochę się rozjaśnia na tym ekranie, ale tak samo mówią, widoki są przepiękne. Chyba byśmy woleli iść tutaj, tą kościeliską, jak tą chochołowską, tak, takie przemyślenie nasze. Dobra, włączę się za jakiś czas. Idziemy, trochę krok przyspieszony. Omijam kamienie i wam nagrywam co widzę. Tutaj jest więcej to i to i jakby ktoś miał wybór, nie był jeszcze w górach, to polecam tą dolinę niż tamtą. Dolina Kościeliska. Do następnej scenki. Mam nadzieję, że stabilizacja was nie będzie wkurzać. Idę cały czas, ale to jest tak pięknie, że muszę wam to nagrać normalnie. Polecam. Z szczerym sercem mogę wam polecić. Zobaczcie, pięknie. Dalej idziemy cały czas szybkim tempem. Mamy motywację, bo odpoczynek jest. Idziemy, ale zobaczcie co tu się dzieje. Super jest. Przysiedliśmy sobie na ławeczkach, ale już jesteśmy bardzo blisko wyjścia. Tu jest taki widok za plecami, jak szliśmy, co wam pokazywałem te wszystkie filmiki. Teraz przechodzę na tą ścieżkę, na którą byłem. Tu jest taka kapliczka, a przed nami jest tam i tam jest na pewno gdzieś blisko wyjścia. Do następnej scenki. Już naprawdę jest bardzo blisko wyjścia, także zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji. Do zobaczenia! Cześć!